Kto nie czyta, ten jest głupi. Prosta historia. Ja uważam, że całą wiedzę czerpniemy z dwóch rzeczy, z doświadczeń i z lektur. To jest inny świat. Możemy być wszędzie i możemy być każdym dzięki temu, że czytamy książki. Nie rozumiem ludzi, którzy po książki i w ogóle po gazety nie sięgają. To jest dziwne, że tylko chcą oglądać latające obrazki, a ja wolę teatr wyobraźni. Książka jest teatrem wyobraźni. Ja sobie sama kreuję ten świat, który odczytuję i to jest dla mnie dużo ważniejsze. Czytam książki z bardzo różnych dziedzin. Myślę, że niezwykle poszerzyłam wiedzę dzięki temu, że czytam 6 książek naraz i z to różnych dziedzin. To literatura, a literatura faktu, książki naukowe, bo wszystko mnie interesuje. I najbardziej w życiu mnie martwi, że kiedy umrę, nie doczytam tego wszystkiego, co chciałabym doczytać. Nie mam w domu nic, właściwie nic nie mam, poza książkami. Mam ich jakieś setki naprawdę i liczone w tysiące, jak nas przeprowadzano, to pan, który nas przeprowadzał, powiedział wprost, jak przyniósł te wszystkie paczki, które są ciężkie, kiedy w nich są książki. Kierowniczko, mieszka w bibliotece i coś w tym jest. Ja mieszkam w bibliotece i nie wyobrażam sobie po prostu innego życia. Namówiłam w dzieciństwie za pomocą różnych sposobów mojego syna, żeby czytał i to się też udało, też jest zjadaczem druku, tak jak my. I myślę, że to jest piękny świat. Świat, który nas rozwija. Rozwija nasz język, rozwija wyobraźnię, rozwija wszystko to, co w nas jest najlepszego. Nie żyje się bez książek. E-booki to zupełnie inna historia. Nauczyłam się, że są niezwykle ważne, bo kiedy wyjeżdżam na długo, to mam 100-150 książek w jednym małym, cienkim urządzeniu. I nikt już mnie nie pyta na lotnisku, co ma pani takiego ciężkiego w torbach. Poza tym mogę książki czytać jednocześnie kilka. Mogę też cały czas pobierać nowe książki, jeśli chcę, nowych lektur. Mam też na bieżąco gazety, więc to jest coś fantastycznego, co wyzwoliło we mnie odwagę na nowe technologie, bo ja myślę, że wiele osób się po prostu boi. A potem nagle zobaczyłam po latach, że w samolocie, którym lecę, wszyscy czytają e-booki. I to jest genialna historia. Cisza w samolocie, zapalone lampki punktowe na każdą osobę albo lampka przy własnym urządzeniu i każdy pogrążony jest w lekturze. Nie ma piękniejszej rzeczy, więc nie należy się jej bać. Namówiliśmy nawet na taki rodzaj lektur naszego tatę, mojego teścia, który ma 92 lata, powiększył sobie literki i zasuwa teraz jak trzeba.